Maciek, nie ma bata, tym razem to na pewno się zesrać. No nie, no znowu. Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i to będzie ostatni odcinek Kolad. Już na... Już na wstępie, kurwa, przerażające rzeczy się dzieją, drzewo się zrenderowało, dokładnie to tamto ma, o właśnie to małe drzewko na środku ekranu się zrenderowało i się wystraszyłem. Dobra, słuchajcie, ostatnie, końcówka, po prostu zostało nam, już to liczyłem w poprzednim odcinku, została nam jedna kartka, ta główna, ta, z tego, z, czyli to jest jakby z dziennika, jedna kartka z pamiętnika, dwie, jak to się tam nazywało? Dwa raporty, jeden artykuł. Nie wiem, czy to wszystko znajdziemy. Prawdopodobnie nie, skoro już idziemy do końca, ale ciul, idziemy do końca. I ciul, idziemy. Nie wiem, gdzie tego szukać. Ogólnie, wiecie, mało kto... Znaczy, ta gra jest na tyle świeża, że jeszcze nikt nie wrzucił żadnej mapy z... Nikt nie wrzucił żadnej mapy ze znajdźkami, a my musimy teraz przejść przez, kurwa, palący się las. No sama przyjemność. Słyszę kartkę. Słyszę ją tak bardzo. Dobrze, że nie spłynęła. Coś, co to jest? No jakieś świecące kamienie, nie, ale ja donoszę tylko tego. Dobra, kartkę przestałem słyszeć, więc ona jest w tamtą stronę raczej. Proszę, niech ona gdzieś tu będzie, a nie tego, że w odległości 1000 kilometrów. A tu jakiś taki drung. A, bo to jest ten rzeźbiony, no dobra. Nie, to są tylko kamienie, ale jest, dobra, jest notatka. Do kogokolwiek dotrze ten list, błagam. Pomóż nam. Znajdujemy się w miejscu, które oni nazywają skrytką pocztową numer 5. Nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, który mamy rok. Nie dopuszczają do nas nikogo z zewnątrz. Nie wiem dokładnie, ilu nas tu przetrzymują. Zamykają nas w celach po 4 osoby w jednej. Widziałem dziesiątki takich cel. Codziennie nas badają. Mówią, że musimy być gotowi do oddziaływania anomalii 1. Codziennie poddają nas testom, badaniom, torturom. Widziałem, jak zabijali ludzi. Widziałem straszne rzeczy. Opiszcie to. Niech świat się dowie. Przeprowadzają najgorsze z możliwych eksperymenty. Mają tutaj coś, co nazywamy pokojem strachu. Nigdy nie wiadomo, co stanie się z człowiekiem, który tam trafi. Niektórzy wracają, ale są już nieobecni. Innych wyciągają martwych. Ja widziałem tam jasne, pomarańczowe światło, które mówiło do mnie głosami demonów. Pokazywało rzeczy gorsze od najgorszych koszmarów. Czasami ludzie wychodzą stamtąd połamani, okaleczeni, zmiażdżeni, napromieniowani, rozczłonkowani. Wśród nas jest naukowiec. Mówił, że odkryli coś. Coś nie z tego świata. I testują to. Ale on jest zdania, że to tak naprawdę testuje ich. Mówił nam, że na świecie jest więcej takich miejsc. Ośrodkiem zarządza coś, co nazywa się jednostką badawczą do spraw zjawisk naturalnych. Widziałem to na identyfikatorze człowieka, który mnie przesłuchiwał.
twierdził, że jesteśmy więźniami, skazańcami, mordercami, gwałcicielami, złodziejami. Ale to nieprawda. Ja nic złego nie zrobiłem. Czemu mnie tutaj trzymają? Pominął jedną kwestię. Nienawidzę ich wszystkich. Nazywają nas obiektami. Bo tutaj w tekście jest... A obiektami. Jestem obiektem 73. Nie pamiętam już nawet, jak się nazywam. Błagam, pomóż nam, kimkolwiek jesteś, pomóż nam. Jeśli tylko ten list dotarł poza mury ośrodka, jeśli strażniczka, która obiecała go wynieść, dotrzymała słowa, to musisz coś zrobić. Zaklinam cię na wszystkie świętości. Zrób coś! On nie powiedział, że ten postscriptum. Gość, który go przesłuchał, to jest Witalii właśnie. Mój jedyny przyjaciel z celi. Anton. Szepcze mi do ucha, że wszystko będzie dobrze. Że pomarańczowe światło śpiewa pieśni głosami wszystkich zastępów aniołów. Anton obiecał, że jeśli wsłucham się w śpiew wystarczająco dobrze, to on mnie wyzwoli. Czasem jednak mam wrażenie, że to wszystko nie istnieje. Że nie ma więzienia. Nie ma kraty, nie ma lekarzy. Nie ma Antona. Jest tylko przerażające, przenikliwe, pomarańczowe światło. Okej. I znów boję się zamykać ten dziennik. Jak coś, to ostrzegam, że bateria pada, więc mogę zniknąć jakoś. Ale okej. I co teraz? Okej, coś gdzieś jebło. Gdzieś coś jebło. Gdzieś coś bardziej jebło, tak. Lepiej nie stać w miejscu. Ale to nie wiem, gdzie to jebło. To jakby za mną? Aha! Wiem, o co chodzi. Trzeba teraz iść na środek. Tam do tego wielkiego, kamiennego, dziwnego czegoś. Tam powinniśmy teraz się udać. Niestety już nie znajdziemy po drodze pewnie żadnych dodatkowych notatek. Łuźwe jak napierdala. Ale już trudno. Tu byłem wcześniej. Tam musimy iść. Tam napierdala. Tam się to dzieje. Ja tam teraz szybko dotrę. Okej, no tak jak mówię, wiecie, mapę już zapełniliśmy. Teraz musimy tutaj się dostać, nie? Dobra. Kurwa. Przecież musi tu być jakieś wyjście z tego jebanego lasu. Już niedaleko. Kurwa, jestem za jakąś jebaną wielką ścianą. No jak ja mam tam dojść? No do chuja wafla. Dobra, może tam. Do końca i w lewo, przy tych skałach. Powinienem dotrzeć. Rozglądam się przy okazji, czy jakiś kartek gdzieś nie ma albo coś, ale... prawdopodobnie już ich nie znajdę.
wszystkie koordynanty, które udało mi się znaleźć gdzieś, no to też posprawdzałem. Aha. To tak napierdala, tak? Latające w górę i w dół. Nie no, spoko, nie? Pytanie, co teraz? Co teraz mam z nimi zrobić? Czy nie wiem, że mam cokolwiek z nimi robić. Po prostu napierdalają. Okej. Dziennik. O Jezus. Zaczęło się. Kartki wyleciały. Fajnie. Dostałem kartką w twarz. Okej, był jakiś szybki loading screen, ale zniknął. Jest loading screen. Akt trzeci. Aha! My robiliśmy cały czas akt drugi, a akt pierwszy był prologiem, nie? Czyli przez tą wioskę przechodziliśmy. Cały czas był akt drugi, a teraz jest akt trzeci. Nie mam latarki, niestety. Kurwa, jakie rozgwieżdżone niebo. Więcej gwiazdów niż normalnie. Aha, tu są jakieś ślady opon. Dobra, i tam jest światło, więc skoro te ślady opon prowadzą nas... Tak, dobrnęliśmy do końca. Zrozumiałeś swoją rolę w moim planie? Ni chuj. Ofiary nie są przypadkowe. A przecież nikt nie jest do końca niewinny. Możesz się z tym nie zgadzać. Ale kiedy wreszcie otworzą się wrota sekcji 22 i świat ujrzy prawdziwe szaleństwo, zrozumiesz, że wszystko, co zrobiłem, było konieczne. Okej. Dziś się spotkamy. Krok w gdzie jesteś. Iść szybciej. Nie wiem, czy to chcecie. Tak przy mnie. Jezus Maria, jaki teraz mindfuck nam prezentuje. Dzięki. Dzięki, Andrzej, dzięki. O nie, jeszcze... Nie wiem, że jak się kończy bateria, to jeszcze się wyłączyła kamerka. Nieważne. Okej. Okay. Tam jest jakieś obozowisko chyba po prostu. Czyli tutaj jakby... No, że była cała ta sekcja... Jakaś, przetrzymywali tu ludzi i tak dalej. I coś tu... Nie, ta mgła i tak już była. Kiedyś. To była ta anomalia. Ale jakby w tej anomalii jest jeden gość. Dobra, nic nie widzę. Ble do namiotu. Jestem. Aha. Aha, w trzecim akcie. W trzecim akcie to my byliśmy tą osobą, która ich zaatakowała. Czyli jakby cała ta tragedia diabłowa była tylko po to, żeby ktoś w końcu odkrył, co tam się dzieje w tych górach, tak? Nie wiem. Powiem wam tyle, no... Ciężko tutaj coś... Nie wiem, mądrego powiedzieć, inteligentnego na temat tej gry, bo... No, że tak powiem... Możemy ewentualnie nową grę... Co ja mogę powiedzieć, no ciężko zrozumieć, pojąć o co chodzi w tej grze z tego względu, że nie ma tu jakiejś konkretnej linii fabularnej, są tylko wskazówki i to wszystko się toczy na temat sprawy, która jest nigdy nie została wyjaśniona, dlaczego tak się stało, co to było, kto to był i tak dalej. Z drugiej strony troszeczkę... Ja się czuję zawiedziony, ale nie wiem, czy to wynika tylko z mojej rozgrywki, czy po prostu to zostało zmienione w grze, ponieważ mi się naprawdę mega spodobał koncept w gry Kolat, gdzie w pierwszy jakiś tam gameplay widziałem, gdzie właśnie tam się chodziło po tej te góry, co są na północy, takie z jaskiniami, tam gdzie byłem. To chyba właśnie była ta góra
o Torten, coś takiego. To chyba właśnie ta góra była. No w każdym razie tam się przechodziło przez jaskinię i nagle się patrzyło w górę, a tam stała ciemna postać, wiecie. I mi się to zajebiście koncept ten spodobał, bo dla mnie to była koncepcja Yeti, tak? Ponieważ jedną z koncepcji wyjaśnienia właśnie tragedii Diatłowa, ekipy Diatłowa, jedna z teorii mówi, że właśnie był to Yeti. Yeti slash Leszy, jak zwał, tak zwał, tak? Czyli jakiś kuźwa człowiek gór, jakiś, nawet nie człowiek, tak? Tylko jakiś zupełnie osobny gatunek, tak? Które miałoby właśnie pozabijać tych ludzi. I na tym gameplayu jest tak, że właśnie tam się patrzy przez taką, wiecie, dziurę po prostu w jaskini do góry i ta postać tam, i to tam stoi, nie żaden cień, po prostu cała postać czarna, tak? I właśnie czy jakikolwiek, poszukajcie sobie po necie, jakieś właśnie tam, nie wiem, Yeti footage i tak dalej, Yeti cotton tape czy coś, poszukajcie sobie, i oczywiście padła bateria, dobra, także muszę... Będę już kończył, no ale tak jak mówię, poszukajcie sobie w necie i nie wiem, zobaczycie, że może traficie na ten filmik, który ja widziałem, była ogólnie kiedyś program w telewizji na ten temat był cały i to było tam pokazane, gdzie właśnie jakieś tam chłystki, kurwa, gdzieś tam zobaczyły jakąś, poszły sobie jakieś tam dzieciaki, nie wiem, lat, nie wiem, 12-13, poszły sobie gdzieś tam sobie, szły pod wioskę, wyciągnął jeden telefon, zaczął i kogoś zobaczyły, zaczął dzieciak to telefonem nagrywać i też widać jakąś ciemną postać, gdzie widać postać jest dużo większa i ciężko, jest cała czarna, ale z drugiej strony nie widać, żeby miała na sobie ubranie, tylko... No tak można by powiedzieć, sierść, tak? Więc nie wiem, czy może na to traficie, może traficie na coś innego. Oczywiście to są wszystko koncepcje, dywagacje, rozważania i tak dalej. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, nie wiadomo, tak? Też nie mówię tutaj, że ja jestem jakimś, nie wiem, mega, nie wiem, wkręconym gościem, że wiecie, UFO, duchy, to tamto, sramto. Nie, ale dopuszczam taką możliwość istnienia czegoś takiego. Natomiast... właśnie tego to mi brakowało, czy ja bym tego nie zauważył, czy gra mi tego nie chciała pokazać, tego nie wiem, ale czy to, i nie wiem, czy to jest nadal w grze, czy tego nie ma w grze, może twórcy z tego zrezygnowali, usunęli i tak dalej, nie mam pojęcia. Tutaj wyszło na koncepcję po prostu, że był ten tajny ośrodek, gdzie właśnie ta pomarańczowa anomalia, tak, niby ją testowali, zabijali ludzi przy tym, i tak dalej, i tak dalej. Ciężko teraz powiedzieć, czym, wiecie, czy te demony, znaczy nie demony, te cienie, które mnie goniły i te jasne postacie, czy to są właśnie jakieś, nie wiem, z dusze zmarłych tych ludzi przez te eksperymenty i tak jakby, nie wiem, mamy tutaj cały czas tą koncepcję właśnie, że jest jakiś ten morderca, ale ciężko, znaczy mordercą jest jakby ten Anton, ale ciężko powiedzieć, kim do końca jest ten Anton, czy on jest którymś tam, trzeba by popatrzeć po tym, po dzienniku, bo to idzie tam wykminić, że któryś tam gość mówi, że on jest Antonem, czy to był ten Wasili, czy to był jakiś tam inny gość, no w każdym razie on był mordercą po to... To mi ciężko zrozumieć. Po to jakby był mordercą, żeby... Po to mordował ludzi, jakby żeby została odkryta w pewien sposób prawda o tym ośrodku, o tych badaniach. Nie wiem, ciężko. Może jeszcze sam coś sobie poszukam, poczytam. W każdym razie ciężko mi to ogarnąć. I teraz się tak zastanawiam, jeżeli byłby faktycznie morderca i to, który właśnie, bo mówię, w tym trzecim akcie mamy jakby scenę, gdzie to my idziemy właśnie do tego namiotu, gdzie wyprawa Diatłowa śpi, tak, w tym namiocie. Znaczy to jest tu symbolicznie, jest mały namiot, oni na pewno mieli jakiś większy, no bo 9 osób, ale wiecie, o co mi chodzi, że symbolicznie to my jesteśmy, my ich śledziliśmy i to my, znaczy inaczej, my przyszliśmy i to nas się wystraszyli i to my jakby ich zabiliśmy później.
W pierwszym akcie przybywamy do pustego miasteczka właściwie. Myśmy byli jakimś śledczym, który za nimi przyjechał. Nie wiem. Dobra. Okej, nic, moi drodzy, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że ta seria się podobała. Mi się grało naprawdę przyjemnie, ale oczywiście zostaje takie niedopowiedzenie, dlaczego, po co i tak dalej. Właściwie w Outlastie też było podobnie, tylko Outlast stawiał jednak na taką pełną dynamikę, tak? Tutaj mamy troszeczkę inne podejście. Tutaj wszystko jest takie niebiesko-białe, niebieskie po prostu. W Outlastie wszystko jest zielone, ale mówię, Outlast stawiał na tą dynamikę, na takie faktyczne jumpscary, a tutaj niejednokrotnie mieliśmy szansę zobaczyć to, co na nas czyha, ale czasem niby człowiek się schował, a w rezultacie i tak nas znalazł. No dobra, tak jak mówię, ja wam dziękuję, trzymajcie się, jeżeli chcecie sobie obejrzeć, no to ja oczywiście serię z Outlasta i Outlasta Whistleblower nagrywałem, więc może podam wam w końcu tutaj w linku, bo właściwie nic do linków nie wstawiałem, więc zachęcam was do obejrzenia Outlasta i kiedy wyjdzie Outlast 2, oczywiście pojawi się u mnie na kanale. No i to tyle, trzymajcie się, moi kochani, ciepło nadchodzi lato na szczęście, więc nie będzie wam się na razie póki co w ogóle, wiecie, kojarzyło z kolatem, wiecie, śnieg, te sprawy, więc nie będziecie mieli złych skojarzeń. Bo tak to by było, wiecie, kurwa, nie, wychodzi się kuźwa grudzień, na przykład 21, wychodzi się na zewnątrz, albo nie wiem, wraca się z imprezy, ze szkoły, skądkolwiek tam, z pracy. I takie, kurwa, zaraz mi tu wypadnie jakiś cień, nie? A teraz nie, spoko, jest lato, zdążymy zapomnieć. Okej, trzymajcie się, bye bye.